Witajcie w kolejnym odcinku Kamperem po południu. To program, w którym razem z moimi przyjaciółmi Piotrem i Karolem podróżujemy po krajach środkowej Europy. Jesteśmy w Wiedniu przed pałacem Schönbrunn. To dawna letnia rezydencja Habsburgów, jedno z najpiękniejszych barokowych miejsc w Europie. To właśnie z tego miejsca ruszamy na spotkanie z naszymi bohaterami, których historia jest co najmniej tak czarująca, jak historia tego miejsca. To tu w 1830 roku przyszedł na świat cesarz Franciszek Józef. Koncertował tu sześcioletni Mozart, z wizytą przybył sam Napoleon. Warto pamiętać, że pałac to najczęściej odwiedzany zabytek w Austrii. Dlatego zanim się tu wybierzecie, kupcie bilet online. A my ruszamy na spotkanie z kobietą, dla której Wiedeń to miejsce inspiracji. Nazywam się Magdalena Marszałkowska, mieszkam w Austrii od 20 lat. Zajmuję się reżyserią, produkcją, ale głównie właściwie pisaniem. Jestem trochę Ślązaczką opolską, a trochę krakowianką, znaczy po pół na pół. I tak i mieszkałam i tu, więc nie mogę powiedzieć, co jest dla mnie bliższe sercu. I zawsze odpowiadam, że jestem z południa Polski. Natomiast ja jestem z takiego domu, gdzie moja mama jest osobą bardzo kreatywną, w takich bardziej, powiedziałabym, plastycznych kierunkach. Natomiast mój tato zaszczepił we mnie miłość do literatury i do książek. No zresztą ja byłam dzieckiem w takich czasach, kiedy nie było smartfonów, no nawet kolorowej telewizji nie było, jak ja byłam dzieckiem. I była jedna bajka o 19:30 czarno-biała, która trwała 10 minut, więc moja mama kiedyś wpadła na świetny pomysł właśnie w Krakowie, żeby mnie zabrać do Muzeum Narodowego i dla takiego małego dziecka ta ilość kolorów na hołdzie pruskim czy na pochodniach Nerona, no, na tych wielkich płótnach właśnie XIX-wiecznych, to było to, co teraz dzieciaki siedzą na tabletach i oglądają migające obrazki kolorowe. No ja się wychowywałam w muzeach. Natomiast mój tato ciągle mówił, nie przeszkadzaj, bo czytam. I ja byłam troszkę sfrustrowana tym, że tata ze mną nie rozmawia, bo czyta, więc się bardzo szybko chciałam nauczyć czytać, bo wiedziałam, że to musi być coś super, skoro tata się ze mną nie chce bawić, bo siedzi i czyta, no to znaczy, że to musi być jakaś bardzo fajna czynność. I tak się z kolei zaczęło z czytaniem, więc myślę, że ta literatura z jednej strony i te wizualne przeżycia młodego mózgu, który nie ma smartfona, tylko chodzi do muzeum, to tak jakoś to pewnie gdzieś mnie ukształtowało. W 2010 roku dostałam pracę jako asystentka reżysera przy produkcji, austriackiej produkcji teatralnej Dom na granicy. Była poszukiwana asystentka, która będzie polskojęzyczna, która będzie mogła przy tym mrożku tam pilnować, żeby pewne wątki polskie, jak gdyby na przykład się nie rozjechały, nie uciekły, żeby to, co jest uniwersalne, zostało uniwersalne, ale to, co jest polskie, żeby trochę zostało polskie. Zajmowałam się pisaniem, bo pracowałam już od iluś tam nastu lat jako dziennikarka w polonijnych mediach różnych i z pisaniem, jak gdyby miałam, byłam w kontakcie takim już zawodowym. Zapomnijcie, jaki nosicie rozmiar buta i jaką plombę powinniście wymienić. Był taki moment krótko przed pandemią, gdzie akurat wśród teatrów polonijnych tutaj w tej naszej okolicy Europy Centralnej, czyli właśnie Budapeszt, Bratysława, gdzie tam się rozeszło, że jest taka reżyserka od polonijnych rzeczy. I najpierw mnie zaprosiła Małgosia Wojciechowska i Klub Polski do współpracy w Bratysławie i tam zrobiliśmy najpierw jeden musical, potem rok później drugi. Zrobiliśmy tym też razem dwa teledyski i no, bardzo fajna ta współpraca była i myślę, że też tak trochę zaraziłam tą Polonię słowacką teatrem i tym, że można się w ten sposób nieźle wyżyć, ale można też się poprzez teatr integrować. I na Słowacji zrobiliśmy bardzo integracyjny projekt, dlatego że ten musical, który pierwszy musical miał tytuł Awaria, po słowacku Porucha. Bardzo się cieszyłam, że wyreżyserowałam taki spektakl, z którego tytułu się wszyscy Polacy śmiali, ale to fajnie. Aha, też anegdotycznie. W każdym razie tam grali aktorzy polscy, słowaccy i nawet jeden Austriak zagrał Austriaka. I spektakl był grany faktycznie w trzech językach.
Dużo piszę i piszę analogowo, długopisem na papierze, w zeszytach. I do komputera siadam dopiero, jak już jest cała struktura tekstu, jak jest praktycznie w głowie i na szafie właśnie, czy na różnych powierzchniach. Jak już jest wszystko ułożone, to dopiero wtedy siadam i piszę, bo bardzo nie lubię pisać. Ja potrzebuję przede wszystkim ciszy i nigdy nie wierzę autorom, którzy mówią, że piszą w knajpach. Takie jest taki ten... Takie, że siedzą, tam ten taki Paryż, XIX wiek, czarny szal zarzucony i w takich dymach i oparach tam siedzi i tworzy w barze czy w knajpie, w takim tam, dźwięki są restauracyjne, no nie, ja muszę mieć ciszę. Dlatego się tak tułam też czasami, gdzie mnie ludzie zaproszą i na przykład tu w tym atelier u Tomka, jak wiedziałam, że Tomek ma pracę taką na wyjeździe i przez tydzień go nie będzie, to mi zostawiał klucze i po prostu przyjeżdżałam tutaj pisać. Tomek jest moim przyjacielem przede wszystkim od wielu lat. Zajmuje się grafiką, czyli robi wszystkie plakaty do moich spektakli, ale też robi fotosy, dokumentacje, pomaga mi przy scenografii. No i się bardzo przyjaźnimy. Jest to jedna z takich najbardziej kreatywnych osób też, jaką ja znam. A mamy różne bardzo energie takie uzupełniające się. Jakoś mamy takie jakieś połączenie takie, takie spokojne połączenie. Nie musimy dużo rozmawiać, ale wiemy, o czym gadamy. Znaczy, to jest taka... Nie czasem starczy wzrok, popatrzeć się i wiemy, kto jak myśli. Budowanie relacji wymaga zaangażowania obu stron, wzajemnego zrozumienia i akceptacji tego, jacy jesteśmy. Magda wie to doskonale. Od kilku lat prowadzi terapię artystyczną. Poprzez teatr pomaga uwalniać emocje. Terapia bardzo otwiera, dlatego że z jednej strony to trochę są wygłupy, trochę to jest zabawa, to nie jest robione tak na poważnie, tak seriozno, że my tutaj jakaś tam terapia. W ogóle ten temat terapeutyczny w ogóle nie jest jak gdyby na pierwszy rzut oka widoczny. Ostatnio prowadziłam dla Fundacji Novis Plus warsztaty dla matek dzieci z niepełnosprawnościami i też... I też to zadziałało, czyli to działa jak gdyby na każdego pewnie, na każdego, kto by chciał w to wejść i się otworzyć. I w tym momencie zaświeciła nam się lampka. Może by tak spróbować terapii? Razem z Piotrem poprosiliśmy Magdę, by przygotowała dla nas jedno ćwiczenie. Przez jedyne 5 minut mieliśmy patrzeć sobie w oczy. Najczęściej po 3 minutach dopiero się łapiemy, ale widzę, że jest potrzeba. To jest dobry znak. A teraz wam zostawię takie 15 sekund, żebyście sobie podziękowali nawzajem za wszystko, co razem przeżyliście ze sobą do tej pory. Był śmiech i były łzy. Kilkanaście lat naszej znajomości zamknięte w 300-sekundowym spojrzeniu. Z pozoru proste zadanie okazało się ciekawym doświadczeniem naszej przyjaźni. Dziękuję. Dziękujemy. Wybierając się z kimś na podróż kamperem i dając się z nim zamknąć na kilku metrach kwadratowych, lepiej, żeby to była osoba, z którą nawet w ciszy możecie sobie porozmawiać. I to ćwiczenie właśnie tego dowodzi, że my jesteśmy taką ekipą. No i te emocje było widać. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się nimi z wami podzielić. Zachęcam was do przebywania ze sobą w ciszy, bo w niej pada najwięcej słów. Mogłem przekazać mu to, czego nie jestem w stanie odzwierciedlić słowami. Nie ma takich słów. Mogę opowiedzieć to tylko moimi myślami, moimi emocjami, dotykiem i spojrzeniem. To było bardzo takie, powiem, taki moment nawet wzruszający, patrząc na to, jak taka męska przyjaźń może pięknie wyglądać z boku. Po tych doświadczeniach z teatrem i sztuką ruszyliśmy w miasto. Wiedeń jest potęgą w dziedzinie sztuki, a jego oferta kulturalna jest niezwykle różnorodna. Czeka tu na nas ponad 100 muzeów, i jeszcze więcej wydarzeń i wystaw czasowych. Po spotkaniu z Magdą jedyną refleksją, która przychodzi mi do głowy, jest fakt, że kultura, sztuka, teatr po prostu zbliża ludzi, ale też zachęca do krytycznego myślenia. Jest taki artysta albo grupa artystów, tego wciąż nie wiadomo, którego twórczość polaryzuje ludzi na całym świecie, a co to daleko szukać, nawet naszą trójkę kamperową. To Banksy. Jego wystawa trwa właśnie w Wiedniu, którą chcemy zobaczyć na własne oczy. Fenomen w skali świata, artysta, który sztukę ulicy wyniósł na salony. Legenda street artu, którego dzieła sprzedawane są za miliony dolarów. To jedna twarz Banksiego. Druga?
Zarzut, że sztuka, która wyrosła z buntu i sprzeciwu, stała się obiektem handlu i lansu dla bogatych. Jedno jest pewne. Tożsamość Banksiego wciąż pozostaje jedną z największych tajemnic sztuki współczesnej. I to właśnie sprawia, że miejsca, takie jak to, są pełne ludzi i pełne dyskusji. Ze sztuką ulicy, jak i samym street artem jestem związany dosyć blisko. Postać Banksiego obserwuję od tak naprawdę samych początków, kiedy stał się osobą medialną, publiczną. Jeżeli chodzi o moje opinie na temat jego twórczości, są one bardzo mocno mieszane, ponieważ z jednej strony wywołuje to wiele refleksji, z drugiej strony przez środowisko artystyczne jest to osoba wyparta, niezbyt szanowana i lubiana. No, mnie przede wszystkim bardzo cieszy to, że w końcu możemy oglądać taką sztukę w galeriach, bo do niedawna była ona kojarzona bardziej z wandalizmem, a mnie osobiście była zawsze bardzo bliska i dzisiaj cieszę się, że po prostu tematy, które porusza Banksy, są dostępne dla szerszego grona odbiorców, a nie tylko tych, którzy wyszukiwali jego prac w internecie. Jest to artysta, który odpowiada na wszystkie problemy, zauważa różnego rodzaju konflikty, na temat których nieraz najważniejsi ludzie na świecie nie chcą się wypowiadać. I cieszę się, że do tej pory nie jest ustalone, kim jest ten człowiek albo ta grupa, bo to dodaje pewnej magii i jakości tego, czym się zajmuje, co robi i że wciąż przyciąga tysiące ludzi do takich miejsc jak to. Na kulturalnej mapie Wiednia nie brakuje także polskich instytucji, które pokazują i upowszechniają nasz dorobek kulturowy. Instytuty polskie docierają do zagranicznych środowisk, by właśnie w ten sposób tworzyć pozytywny wizerunek Polski za granicą. Mapa wszystkich placówek znajduje się w kodzie QR umieszczonym w rogu ekranu. Przyjeżdżając do Wiednia, chcieliśmy Państwu pokazać jedną z ważniejszych instytucji polskich w tym mieście. To Instytut Polski w Wiedniu, który funkcjonuje od 1974 roku, a mieści się w jednej z piękniejszych miejskich kamienic w centrum miasta. W związku z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego będzie dzisiaj w Instytucie czytane dzieło Adama Mickiewicza i to aż w czterech językach, ale zanim wejdziemy do sali głównej, na dole czeka nas jeszcze jedna ciekawa wystawa. Chodźcie zobaczyć ją z nami. To, co jest naszym takim największym celem i taką nadzieją, to to, że uda nam się czymś Austriaków zaskoczyć. Zorganizowaliśmy taki cykl wydarzeń, miejsce spotkań pod Jabłonią. Były to dni otwarte Instytutu. W listopadzie przez 3 dni prezentowaliśmy Polskę od strony kulinariów, prezentowaliśmy polskie cydry i polską kulturę jabłkową. Zorganizowaliśmy również wystawę komiksu, takich najbardziej klasycznych, znanych, rozpoznawalnych twórców komiksu, z czego Polska słynie na całym świecie, oraz koncert Karoliny Cichy, która prezentowała wielokulturowość Podlasia, zaśpiewała w jidysz, po tatarsku, ukraińsku, polsku, białorusku. Był to ogromny sukces i myślę, że też coś powie w takiej świeżości i nowości. Tego wieczoru chcemy zaprezentować twórczość Mickiewicza w trochę inny sposób, pokazać języki, kraje, w których jest bardzo rozpoznawalny, ponieważ był nie tylko poetą, ale również bardzo pasjonującą osobowością. I te aspekty, to jego międzynarodowe postrzeganie chcielibyśmy pokazać tutaj tego wieczoru w Instytucie. A wtem, jak bańka prysnął o szmat głazu. Wieczór z Mickiewiczem okazał się owocnym spotkaniem w towarzystwie polskiego wieszcza. Najlepszym dowodem na to jest pełna sala Instytutu. Jakie wnioski możemy wyciągnąć po tym spotkaniu i tym odcinku? To, że polska literatura i sztuka jest najlepszym ambasadorem polskości w świecie. To wszystko w programie Kamperem po południu. Karol Gnat. Do zobaczenia.